Siemaneczko, z tej strony Ryoko i dzisiaj witam was po raz kolejny w grze Dead Island. Mam nadzieję, że dzisiaj już przejdziemy do końca, choć nie jestem tylko tak dosłownie pewien, czy damy radę to ogarnąć do końca. Dzisiaj misja na krawędzi. Nie pozwól White'owi opuścić wyspy, więc chyba to już będzie końcówka. Więc mamy tutaj fajny pistolecik. Mamy drogę. Mamy jego żołnierzy. Ale ammo mamy mało. Trzeba szczyloć. Mam zabić typa. Mam 7 ammo. Tamtej się szesnie. Mi się ciężko strzela, nie? Kurde, nie mamy już żadnej amunicji. Musimy dostać się tam na górę. Możemy paść parę razy. Oczywiście nie mam tu nic do żarcia. Tu coś powinno być, nie mam amunicji. O, jest. Jest samo. O, granaty mamy. To jest ryzykowne. Tu są typki. Nie mamy nic do żarcia. Tam jest typ. Kurde no. Musimy przeładować. Help me! O kurde. Powoli sobie to rozegramy. Tu może być coś do żarcia. O, mamy napoje energetyczne i batonik. Wow, zombie! Zapomniałem o nich. Kurde, padło. Zapomniałem o tym. Strzały. Przede wszystkim strzały, nie? Wchodzą tu. Odpalił mnie. Dobra, tam musimy biec. Nie mamy amunicji już w ogóle. Dobra. Tak się z nimi rozprawiłem. Kurde! Znowu padnę. Ale mam furię. Z furią możemy coś działać. Jest gdzieś tu. I mamy cutscenkę. I don't have to explain myself to you. Look, your wife is gone. Look at her. She ain't coming back. But you can still save Take us. Take one more step and you're dead. I have the cure, all right? The doctors in Sydney will make more. We'll send helicopters. We'll save everyone. With a nuclear bomb? Kevin
told us the plan. You're gonna kill everyone. Maybe I should start with you. I have no choice here, right? This virus threatens the entire bloody world. Benoit is lost either way. It's easy to kill millions of faceless nobodies, isn't it? Stay back! They hardly seem human! Stop! But killing someone you love? It's not so easy, is it? Ach, ugryzła go. Son of a bitch, shit! Zastrzelił ją. Pójdzie tam, gdzie jej ojciec. Nie, żebym był nieczuły czy coś, nie? Ale to tylko gra. Teraz się zaczyna. Ja mam z typem walczyć. Ale mam lifehacka. Wow! To nie działa! Tu mam wejść. Tu mnie nie dorwie. Tu wam pokażę takiego małego lifehacka. Ale nie, trafia mnie. Blokuję o to. Nie umiem nie trafić, widzicie? Leży. O, chodzimy tu z powrotem. Wow. Pod. Dół trzeba tutaj wyjść helikoptera. Jest taki mały lajf, tak? Który możecie wykonywać, żeby przejść, bo on jest naprawdę mocny. Zaraz będzie leżał. Ja też zaraz będę leżał. Ale wystarczy tylko jeden cios. No i w sumie nie wiem, po co nam taka siura. Mamy koniec. He was right about one thing. Benoit is lost. Tego twórcy nie przewidzieli. Może wam się przydać. The quicker we leave, the better. To nie jest żadne oszustwo. To jest po prostu mały lifehack, nie? To nawet nie jest błąd gry. Come on! According to officials, Benoit is still under quarantine. The sought-after vacation destination, popular with celebrities and wealthy tourists alike, was ironically originally a penal colony and still houses one of the strictest maximum security prisons in the world. It is home to many dangerous criminals and terrorists, including Karen, the infamous hacker for hire who has worked for everyone from Al-Qaeda to the Yakuza. Meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack, and that the intentions are global. Bernard Green, spokesman for the Australian Defence Force, denies the claims. There's no basis for these ridiculous rumours. The entire island is under military quarantine, and the maximum security prison is completely secure. Jutro nie będzie odcinka, bo muszę przygotować kolejną grę, muszę wybrać spośród wielu. I jutro nie oczekujcie tego odcinka. The whole world anxiously watches what is happening in Benoit. For the moment, all flights in and out have been cancelled. Oh, shit, man, I can't believe we made it.
At this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back. As long as the world is the way it used to be. It's not. And never will be. Trust me. Mamy zakończenie. Odlatując z wyspy opanowanej przez wirusa, mamy napisy końcowe. Tutaj mamy napisy końcowe. Techland to jest polska polska dystrybucja. Oczywiście jeszcze nutka Sambi. No ja mamy samych Polaków, nie? Sam B. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, put the stampeders in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody, what your motherfuckers want. Believe me when I tell them I'm a boogeyman beast. Leave them slashed from their head to their feet. Pin pricks to the chest of a bitch. Well, fair cooking meat. I w ten oto sposób kończymy całą przygodę z grą Dead Island. Mam nadzieję, że ten gameplay tak naprawdę wam się spodobał. Wykorzystacie tego lifehacka na tego bossa. I ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Chciałbym jeszcze was zaprosić na naszą grupę streamerską www.streammania.pl, gdzie znajdziecie wejście do naszego Discorda i razem będziecie z nami tworzyć niesamowitą społeczność. Przepraszam, że dzisiaj się tak zacinam, ale ledwo co z pracy wróciłem. Dzisiaj miałem trochę ogień pracy, więc no dalej mnie to trzyma. Chciałbym was jeszcze zaprosić na mojego Twitcha, gdzie streamuję w soboty i niedzielę. Wszystko macie tam na dole. Oczywiście jeszcze zapraszam was na moje social media, Facebook i Instagram. Też będziecie mieli wszystko w opisie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, dzięki za to, że ze mną jesteście i do następnego piona.